dzisiaj na takich warsztatach, które kiedyś już się odbyły, dokładnie rok temu w pandemii. I wprowadziliśmy wtedy elementy sztuki, elementy malowania, elementy plastyki, takie działania sensoryczne. I zaprosiliśmy do tej zabawy najmłodszych, ponieważ będziemy tutaj malować piękne wspólne dzieło, ale potrzebujemy farb. I te farby dzisiaj powstaną z jogurtu naturalnego i barwnika spożywczego. I macie w środku, słuchajcie, różne jogurty. Jedni mają jogurt grecki, jedni mają jogurt naturalny, jedni mają jogurt kokosowy. Różnie wam się trafiło. Pamiętajcie, właśnie dociskajcie, bo wtedy będzie bardziej zwarty ten ściek. Gdzie dociskajmy? Dociskamy tak, jak skończysz, jak przejdziesz nitką, to później sobie dociskasz do góry. A tutaj, dobra. Tak. I wtedy on będzie taki w miarę zwarty, bo jak nie będziesz dociskała, on też fajnie będzie wyglądała, ale on będzie taki ażurkowy i tak troszkę się może rozwalać. Ja się widzę, że wam pięknie idzie i dosyć szybko wam to idzie, więc chyba jednak ten ściek wam się spodobał. Natomiast też jest ciekawy efekt, jak sobie ktoś robi albo anioła, albo ptaka i robi dużo tych ściegów. Właśnie jako skrzydła. Tylko, że wiadomo, w drugą stronę, prawda, to wtedy odwracamy. Nie idziemy tym czubkiem do góry, tylko musimy sobie odwrócić pracę do góry nogami, żeby ten czubek szedł w dół, nie? I też jest bardzo ciekawy efekt. Słuchajcie, będziemy dzisiaj robić prawdziwe obrazy, które składają się z resztek, które nam zostały z różnych działań. Między innymi są to resztki sznurków, resztki materiałów, resztki tapet, a to są resztki dziecięcych rysunków, które pocięłam na takie małe fragmenty. I to jest też fajny sposób na to, żeby wykorzystać już drugi raz dziecięce rysunki, szczególnie te malowane farbami. I poproszę was teraz, żebyście z tych dziecięcych rysunków wylosowali 4 fragmenty, które będą waszą taką bazą główną waszej pracy, dobra? Mocno, mocno. Najpiękniej Państwa witam w Teatrze Łaźnia Nowa, a jubilat szanowny, Państwo doskonale wiedzą, bo większość z Was tworzy ten ośrodek kultury albo jest bardzo z nim zaprzyjaźniona i bardzo dobrze mu życzy. Jeszcze tylko jeden cytat ze strony internetowej jubilata. Jesteśmy dla najmłodszych, dorosłych i najstarszych. Integrujemy, bywamy drugim domem. Tworzymy to miejsce razem. Gala jubileuszowa 30-lecia Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta to wydarzenie zwieńczające niemal cały rok obchodów. Jesteście tu Państwo razem z nami podczas tej uroczystości, ponieważ jesteście dla nas niezwykle ważni i wyjątkowi. I każdy z Was w jakiś sposób, choć inny, wspiera nas w codziennej pracy. Za tą współpracę i pomoc bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz przychodzi mi zapowiedzieć wyjątkowe wydarzenie. Ja nie ukrywam, że będę truchleć tutaj, ponieważ teraz prezentacja ekipy, która słynie w świecie, to jest tak jakby jedna z wizytówek Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, czyli pokaz cyrkowy z klubu 303. Brawa!
teraz do siebie wszystkich pracowników Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Zapraszam tu na scenę. Zapraszamy na scenę.